Czy wszystkim, dzisiaj na temat meczu Polska kontra Andora pewne zwycięstwo reprezentacji Polski 3 do 0. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat um, tutaj piłkarzy, a także selekcjonera Paulo Sose. Wystawimy ocenę, czy to będzie ocena dobra, dopuszczalna, niedostateczna, czy bardzo dobra. No właśnie, zrobimy sobie ocenę tego spotkania, ocenę tego meczu. Jestem ciekaw też, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jakie są wasze wrażenia po tym meczu, po tym spotkaniu. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz... To zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwonę, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie dzisiaj na temat meczu Polska kontra Andora. Widzimy tutaj pewne zwycięstwo, jeśli chodzi o reprezentację Polski, aż 3 do zera, no ale nie oszukujmy się, praktycznie tutaj Polska no, miała obowiązek wygrać z Andorą. Andora to nie jest jakiś tak wygórowany przeciwnik. Z całym szacunkiem praktycznie do tej drużyny, do tej reprezentacji, a przed nami jeszcze bardzo ważne spotkanie, mianowicie Polska kontra Anglia 31 marca, mecz na Wembley i tutaj Robert Lewandowski strzelił dwie bramki, a także Karol Świderski, debiutant jeśli chodzi o reprezentację, też się wpisał na listę strzelców w 88 minucie. No, Robert Lewandowski miał szansę na to, żeby zdobyć pewnie jeszcze więcej goli. Ale Paulo Sosa zdecydował się, żeby go zdjąć z boiska, chyba tam w 60 czy 70 minucie. W każdym razie Robert Lewandowski też miał po prostu tam problemy z kolanem, spuchnięte faktycznie kolano, przykładano mu lód, bo widać to już po prostu podczas meczu zobaczymy czy zagra w tym najbliższym spotkaniu, miejmy nadzieję, że to jest tylko zwykłe stłuczenie, tak nic mu nie będzie natomiast tak, jeśli chodzi o ten mecz i ocenę poszczególnych zawodników, to tutaj mamy nie, tutaj zobaczymy sobie właśnie na ten mecz poczekajcie, dobra tutaj, mamy tutaj właśnie o statystyki jeśli chodzi o to spotkanie, no widzimy to jest ogromna przewaga, jeśli chodzi o reprezentację Polski, tak, no na bramkę 6 do 0, taki się o Andorę, no nie wiem po prostu po czym Andora chciałaby praktycznie zdobyć gola. Następnie strzały 26 do 1, posiadanie piłki 86% do 14%, no ja mówię, to bardziej wyglądało praktycznie jako trening, jak sparring, a nie na mecz. Podania 685 do 128, no aż dziwi, że po prostu tak małą różnicą bramek wygraliśmy, powinniśmy zdecydowanie więcej wygrać 5 do 0, bo nawet 8 do 0. Celność podań 88% po stronie reprezentacji Polski. Tutaj naprawdę ta statystyka bardzo dobra, bardzo wysoka. I 39% po stronie 39% po stronie Andory. No Andora nie miał jakiejkolwiek szans, nie oszukujmy się. E, natomiast e, jak wyglądało właśnie to spotkanie? Zobaczmy sobie jeszcze na składy. Może po prostu tutaj właśnie przedstawię te składy, bo tutaj jest ważna ocena poszczególnych zawodników. Wojtek Szczęsny, moim zdaniem, bardzo dobry występ, jeśli chodzi o to spotkanie. Dużo się nie pracował, no nie szukujmy się, nie miał dużo pracy. Następnie Bereszyński, dobry występ, jeśli chodzi o tego zawodnika. Piątkowski, lepszy po prostu występ niż w, w ostatnim meczu reprezentacji Glik. Dobrze, że praktycznie Paulo Sousa postawił na Glika od pierwszej minuty. Tego wszyscy oczekiwaliśmy, żeby grał praktycznie od pierwszej minuty. No nie może tutaj eksperymentować, jeśli chodzi o Glika tak, żeby wchodził, nie wiem, od 70. czy 60. minuty, Glik jest podstawowym obrońcem, nikt tego praktycznie nie zmieni. Ostatnio Tomasz Hajto powiedział takie słowa, że Glik to jest taki polski Kielini. No nie wiem, może wygórowane to jest po prostu porównanie, bo Kielini jednak w eventu się od wielu lat gra, natomiast rzeczywiście Glik jest podstawowym obrońcą, no i eksperymenty, jeśli chodzi o Paulo Sousa, ale to też był jego pierwszy mecz, tak, dobrze, że po prostu wyciągnął z tego wnioski. Eksperymenty akurat, jeśli chodzi o Lika, nie są zbyt dobre. Potem mamy tak, Rybusa, bardzo dobry występ, jeśli chodzi o Rybusa. Krychowiak, poprawny mecz, po prostu bym powiedział tak, bez rewelacji. Juźwiak, o, genialny praktycznie, kolejny bardzo dobry występ, jeśli chodzi o tego zawodnika. Naprawdę daje radę, pruje, niektórzy mówią, że troszeczkę przypomina Kubę Błaszczykowskiego, że daje z wątroby, rzeczywiście stara się tak zresztą po prostu po jego dograniu, po jego asyście padł w gol. Natomiast potem mamy Milika. Milik słaby faktycznie występ tak, jeśli chodzi o Milika. Wszyscy też oczekiwali, właśnie, że zdobędzie tego gola z Andorą, że się przełamie. No i Robert Lewandowski widzimy tutaj dwa gole. Szedł też z boiska Krzysztof Piątek. Dobry występ, jeśli chodzi o tego zawodnika. Był bardzo blisko bramki, naprawdę niewiele brakowało, ale ostatecznie tego gola. Nie zdobył. Może tutaj na temat drużyny Andory nie będę się rozpływał, tak, no bo tu nie ma jakichś po prostu rewelacji, żeby tutaj oceniać po prostu poszczególnych piłkarzy. Poza tym skupiamy się tutaj na meczu naszej reprezentacji, jak po prostu nasza drużyna grała. No więc tak, na pewno jeśli chodzi o Karola, jeśli chodzi o po prostu o tutaj, tak, de działania defensywne tutaj Piątkowskiego, to na pewno to faktycznie y, lepiej wyglądało niż w poprzednim meczu, tak, niż po prostu w, tutaj meczu z Węgrami, więc na pewno cieszy fakt, że Paulo Ososa wyciąga tutaj wnioski z błędów, który popełnia bardzo szybko, praktycznie wyciąga te wnioski. Yy, Zieliński, tutaj nie wiem, czy po prostu oceniam tego zawodnika. Zieliński, dobry mecz, yy, natomiast yy, no, ja też po prostu oczekuję, jeśli, jeśli są takie słabszy, słabsi przeciwnicy, typu właśnie Andora, żeby na przykład, czy Zieliński, czy Arek Milik, oni się wpisali na listę Szczelców, tak? Yy, I tego po prostu brakowało mi, jeśli chodzi o to spotkanie. Natomiast... Yy, ogólna ocena, jeśli chodzi o reprezentację, raczej jest dobra, tak, A, natomiast ja bym też miał po prostu pro, yy, ocenę taką, czy problem, jeśli chodzi o tą reprezentacją, że powinni bardziej docisnąć, powinni bardziej walczyć, yy, starać się po prostu zdobyć więcej goli. Yy, nie przekonuje mnie fakt taki, że mieli po praktycznie tutaj, tak, no bo zobaczmy sobie, to był jeden gol, praktycznie do yy, schodzili z na, na przerwę tak? w 30 minucie i schodzili praktycznie z jedną bramkową zaliczką. To jest za mało. Powinni starać się docisnąć, nie mogą odpuszczać. Nie ma, nie ma znaczenia, czy wygrywają 2-0 czy 3-0. Jeżeli po prostu to pozwoli, to powinni wygrywać 5-7 czy 8-0. To jest dosyć duży błąd. Pan Kamen, jeśli chodzi o polską reprezentację. Bardzo szybko dostosowują się do przeciwnika i grają tak przeciwnik po, po, pozwoli. To nie jest dobre, tak? Trzeba cisnąć na maksa, bo na przykład Andora, nie dostałaby wiatr żagle, gdzieś jakiś przypadkowy karny, gdzieś po prostu zdobyłaby z gry i potem byłby wstyd i porażka, tak, gdyby z, nagle zremisowali, albo by zbliżyli się do naszego wyniku. Więc tutaj zwycięstwa muszą być pewne zdecydowane. No, nawet powiedział w ten sposób: Robert Lewandowski też powinien grać od pierwszej do ostatniej minuty, ale powiedzmy sobie wprost: że to miałem problemy zdrowotne, więc po prostu gościono Sosa, więc jest tu w jakiś sposób e, Robert Lewandowski e, usprawiedliwiony. Ciekawe słowa powiedział tej Uli Hennes, tak? a więc e, tutaj no, jeden z wodarzy Bayern Monachium e, na temat właśnie tej sytuacji ze zdrowiem Roberta Lewandowskiego. To powiedział: Jak zobaczyłem, to, to serce mi stanęło, <noise> e, bo mam ma, obawy, czy po prostu Robert Lewandowski nie będzie kontuzjowany przez dłuższy czas. Natomiast tak to właśnie wygląda, Bereszyński dobry mecz, ja tutaj chciałbym po prostu właśnie pochwalić Bereszyńskiego, bo to naprawdę bardzo dobry mecz, my zawsze skupiamy się oczywiście na napastnikach, na tych zawodnikach, którzy zdobędą gola, ale Bereś naprawdę po prostu solidny mecz, pruje tak, e, praktycznie tutaj, e, e, no tutaj akurat został ściągnięty z boiska. Natomiast rzeczywiście daje to jakość i nie schodzi poniżej pewnego, pewnego po prostu poziomu. Bardzo często jest krytykowany niezasłużenie. Tutaj chciałbym go rzeczywiście po prostu podkreślić: to jego grę, i jego wkład, jeśli chodzi o reprezentację. Natomiast moim zdaniem mógłby Paulo Sosa jeszcze więcej eksperymentować, jeśli chodzi o zmiany Tak w takim meczu, jeśli chodzi o Andorę, ale ok, po prostu no nie będzie. tak? Widzimy tutaj Paweł Dawidowicz, który wszedł na boisko, Kacper Kozłowski, a więc sprawdził tych właśnie młodych zawodników. Chociaż ja do Pawła Dawidowicza nie jestem w jakiś sposób przekonany, jeśli chodzi o reprezentację. Kozłowski za krótko był na boisku, żeby można było go ocenić. Grosicki bardzo dobry występ, chociaż wszedł po prostu w boisko też, żeby powiedzieć, że za krótko były, żeby go ocenić. Jednak Grosik naprawdę z tych zmian oprócz Fiderskiego to dał dużą jakość. Pocheta też bardzo duża jakość, jeśli chodzi o wejście na boisko. Rzeczywiście po prostu dobry występ, jeśli chodzi o tego zawodnika. Także takie samej oceny. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że krzywdę, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Po